Ah, me dá. Nice. Nice. Bol som na rancích bez, tak budúci tak sa zaujímať. Trocha tá. Jeden v bez, jeden daleko. Kaza. O, Paweł, co robi, ty? Ja pierdzielę, ty, jaka rakieta. Jeszcze, jeszcze. Ale flash, ja p***e. Stanął, Izak. Dobra. Zresztuję krótko, ci tam. Nie. Dawaj, chodź, dobry. Piękny. Jasny sygnał, że no, nie można sobie pozwolić na nadmierny skrót, że trzeba na Snaxa do samego końca uważać, że on jest jeszcze w stanie taką rundę wygrać. Szczególnie, że bez przycelowania namierza Fika i doskonale wie, gdzie jest Snatchy. Dorzucony smoke na odcięcie snajpera. Do tego plantowanie paki typowo w smoku. W tym momencie Snatchy nawet nie próbuje skanować Snaxa, a Snax próbuje sobie rozbić tą sytuację na dwie małe. Pytanie, czy uda mu się za moment namierzyć Ritza, bo właśnie to Ritz zachodzi to wszystko od pleców. Snax kontra Ritz, kluczowe starcie dla tego pojedynku i Snax dają sobie znać. Jeden na jednego, paka na widok, Snatchy bez smoka, Snatchy bez defa. Czy naprawdę Snax ma wygrać na tą rundę? Nie tym razem! Ależ się działo w tej rundzie. X-com Ago zgarnia punkt, ale... I zaczynają najazd, będą chcieli zapolować teraz na dzika, role się odwróciły. No i wydaje się, że Tao będzie miał bardzo trudną sytuację, żeby teraz tą broń snajperską zachować. Tao wcelowany, no niecelny strzał, no będą ogromne kłopoty, próbuje się Tao smokować. No ale tych kantorów będzie tutaj naprawdę sporo, ale naprawdę bardzo także mądre zachowanie od Tao. Wyrzucona ta broń snajperska. Czas ucieka, Neo bez Diffuse Hita. Pytanie, czy taki w ogóle będzie w stanie podnieść? Neo czeka na ruch ze strony rywala, ten granat dymny już opada. Neo trafia Lunatica, Luke szuka również Minisa i to robi. 2-2. Dwie z rzędu rundy z do... Nie powiem im, środek, ale środek, rampa wychodzi. Stroluje Pewora, to będzie tak śmieszny żart! Może być okno, uwaga panowie, bo nie macie tej pozycji. On nie wie, on nie wie. Patrz, 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 już powiedział, widział. Tu jest na rampie, ja go zachodzę. To ten co 10. Siema. Halo, byku. Patrz, patrz, wyjebiam się zaraz. Wydaje mi się, że jeden ramp. Rampa! Żebyś się wyjebał w następnym rundzie. To bym ja misję miałem. Żebyś się... Super. Schody, rampa. Schody, schody, schody. Schody, rampa, schody. Super. Super. Skoro do nogi Rejko dwukrotnie. Trafił również Aziz, no i dwóch na jednego. Tas pozostaje sam. Naprzeciwko niemu Vegi oraz Minis. No i zobaczmy, czy Taz będzie w stanie tę rundę jeszcze wygrać. Zaskakuje Minisa przez smoka, Vegi od respa. Taz się chowa, bomba jeszcze nie podłożona dopiero teraz. Czyli to Taz, ale to jest tylko i wyłącznie fake, a Vegi się w tym wszystkim zorientował. No i zobaczmy, jak rozegra to Wiktor. Czy doświadczenie tutaj będzie górą w starciu z młodością? Już w tym momencie wiemy, że tak. Z Diglem i z MP9, no ale właśnie, MP9 jak na ten moment działa rewelacyjnie. Deagle, co ciekawe, również dokłada od siebie te eliminacje. Pozostaje tylko Snatchy, no ten akurat wie, gdzie jest Mynio, ale też Mynio zadaje masę obrażeń, co zdecydowanie ułatwi kolegom wygranie tej rundy. No ale właśnie, Snatchy wiemy, jak już był blisko, miał akcję, gdzie zostawił dwóch. Miał akcję, gdzie zostawił tylko jednego rywala przy życiu. Czy to jest ten moment, gdzie uda mu się zdobyć komplet eliminacji? Na razie jednak sprytniejszy Snax, to on rozgrywa to na tyle defensywnie, żeby Snatchy nie był dla niego żadnym zaskoczeniem. Ale co ciekawe, Snatchy tym zaskoczeniem jednak jest. Oj, tutaj 12 sekund do końca, sam Maus też coraz bliżej zdąży się przebić. Snatchy chyba też już świadomy, w którym miejscu jest Maus. Czy Snatchy taką rundę wygra? Snatchy dają sobie znać! Draba i Elka był. Kurwy biało. Kurwy! Elka wychodzi. Krótka wyszedł jeden. No, no, rozumiem. Nie, ja będę pisał info. Ja stary jestem. Na 6. By eliminację zdobyć,
Sytuacja 2-2. Mynio poobijany. Ten gotowy coraz bliżej BSA. I to właśnie Mynio fraga zdobywa. 1-1. Killer kontra Fiku. Jeden i drugi zna swoją pozycję. Killerowi jednak może gdzieś tego smoka brakować, ale na razie widzimy, że tylko to jest fake. Rozbrajania bomby, a sam Fiku wytrzymał. Nie wychylił się, ale za drugim razem trzeba się wychylić. Fiku błędu nie popełnił tego klacza. No ale widząc pozycję Ritza, to przede wszystkim Maus jako pierwszy będzie gdzieś tutaj brał czynny udział w ramach tego pojedynku, chociaż nie, Kej pada, pozycja Mausa znana i właśnie Maus tej kamizelki nie ma! Mogę ci flesza dać jak chcesz. Ja mam dwa flesze, to możecie razem podejść z tymi kołachami. Dobra, dobra, to poczekaj Paweł na mnie. Flesz na mnie, daj jedną. Gale podjechał, teraz na Gale. Alas. Pan tu idzie na Gale. Na podpuchę. Firmóweczka. Na podpuchę. Gale, co to skup się, skup się. Tak jest. Gdzie jest? Dzięki, zagrałeś. Taktyczne motowo, mówi co zadbany, idę sprawdzić, co tam się dzieje. Domka tam jeszcze. Jakaś kosa, dokładnie. Kosa na snaksie, to jest to, na co poluje aktualnie Rallen. Także. Jeden. Mid leży. Palma wyszedł. Palma za niebieską. Leży. Jeszcze jeden. Smok, przejście. Nie ma nic. Leży. O kurwa, ale dostał ty. Dobra, mogę zjeść. Gala. Dwójka. Są, widzę ich. Pod B, tak? Tak. Podchodzę za nimi. Poczekaj, poczekaj, nie widzę na razie. Jeszcze dwóch. O kurde, on tak. Dali ty. Pomaga Mateusz już. Kurwa, jesteś bez tego. Gala jeden. Łącznik zaskakuje, łącznik. Przejmij to musi. On ci nie trzyma, zobacz, on szurzy. Nie, Pawor szurzy. No tak. Czekaj. Ale co mam? 2-2, macie 2-2. Tetris 1. Ninja. Ninja i Tetris, dawaj. Standard. Ninja mi wychylił. O! Dawaj go, masz heada. Czas. Mądrze. Dobrze. Jezu, ty tak mówisz? No co mówisz, że Underem schodzi? Powiedziałem, że ja idę under, kurwa, Tomek. A, to dlatego fake info. Chłop krzyczy, B idę, B. Under. Kurwa, już no blisko idę. Ło! Gala jedzie dwóch. Gala Slacks, teraz trafia, teraz jeszcze ciuchy z odpowiedzią, mamy przewagę, mono znakomicie, paczka ma być podłożona, przewaga 4-3, Denis poradził sobie znakomicie z mono, chwilowe wyrównanie, ale trzeba grać na czas, stomp, idealnie, no i czekamy na kolejne eliminacje, oby te nadciągały po stronie drużyny Isaco Bors. Jeszcze od środka Kres, jest Denis, ale jego pozycja dokładnie znana, stąd wcelowany trafia i to powinien być sukces, to jest 16-14 i Isaco Bors prowadzi, zwycięża 2-0, tego oczekiwaliśmy, ale chyba kompletnie nie spodziewaliśmy się, że w taki sposób będzie...